Hej, witam Cię na podsumowaniu sesji. To jest pierwsze podsumowanie, jakie robię w grudniu, tak więc myślę, że zobaczymy dużo ciekawych rzeczy, tak więc tradycyjnie przejdziemy przez rynki zagraniczne, kursy, kruszce, kryptowaluty, jak również oczywiście tradycyjnie rynek giełdowy, a Ciebie zapraszam do podzielenia się informacjami, które dzisiaj gdzie się zaczytałeś, jakichś istotnych, ważnych według Ciebie, którymi warto się gdzieś zapoznać, te, które napłynęły na rynek i które mogą mieć wpływ potem na to, co się wydarzy na parkietach, tak więc daj znać oczywiście w komentarzach tą działkę za jak zawsze zostawiam Tobie i zachęcam Cię do subskrypcji kanałów, do dzielenia się swoim zdaniem, swoim poglądem, swoją oceną rynku, bo pamiętaj również o wniesieniu opłaty pay-per-view, czyli suba, łapa w górę i komentarz. Cel jest zacny, jeszcze 254 albo zaledwie 254 brakuje do celu rocznego, czyli 1000 subów, tak więc zobaczymy, jak to się zakończy i co się tak naprawdę wydarzy. Tak więc serdecznie Cię do tego zapraszam i przechodzę po kolei poprzez omówienie. Zaczniemy sobie od rynków zagranicznych, tak więc na pierwszy strzał idą Niemcy i jak widzisz, dzisiaj DAX leci, wczoraj miał niezłe oberwanie, tak więc 12 980 punktów w chwili obecnej. Oczywiście sesja jeszcze trwa, tak więc zobaczymy, jak się zakończy. No aż jestem ciekawy, co tam na Ameryce, która niedawno wystartowała, i Stany również bardzo mocne spadki na Stanach, już drugi dzień z rzędu, tak więc można było również bardzo ładnie to rozegrać na shorta. Jeżeli ktoś miał tą sposobność, to gratuluję. 3075 teraz na S&P, tak więc jeżeli tak mocne mamy spadki na głównych liderach zagranicznych giełd, no to prawdopodobnie kruszce nam wystrzeliły, zobaczmy. I ładnie, srebro 17 tysięcy, sorry, 17 dolarów, 18 dziesiątek dolara za uncję, tak więc bardzo ładnie, srebro wybiło, tak więc moja pozycja w końcu zarała, jakoś zacznie fajnie zarabiać. I jeżeli zerknijmy sobie na złoto, a złoto jeszcze lepiej, tak więc wszyscy ci, którzy dzisiaj ładowali się w złoto, duże gratulacje, 1480 dolarów za uncję i wygląda naprawdę to silnie, tak więc jestem ciekawy, czy ten opór zostanie tutaj pokonany, jeżeli tak, no to będzie fajny ride na złocie, być może końcówka roku na tych kruszcach będzie bardzo ciekawa, tak więc daj oczywiście znać w komentarzach, co Ty uważasz, jakie jest Twoje zdanie. I jedziemy z rynkiem krypto, tak więc zobaczmy, co się wydarzyło, a rynek krypto w chwili obecnej wygląda to tak, 7341 dolarów za bitcoina trzeba będzie zapłacić, delikatnie, dosłownie rośnie w topowej dziesiątce na CoinMarketCap, tak jak widzisz, niewiele się dzieje. To są nieznaczne wzrosty, w tym najwięcej traci Bitcoin SV 2% w dół. Tak jak tutaj widać, zerknijmy sobie na skrajności, czyli największe wzrosty na topowej setce, Synthetix 23% do góry, Ravencoin 21%, Matic Network 11% i 10%, IOST. Tak więc to są te największe wzrosty. Przewijam Ci też pozostałe, tak więc zaraz zderzymy to z rynkiem giełdowym i zobaczymy tak naprawdę, jak się to prezentuje na tle rynku giełdowego. Pamiętaj, że on chodzi 8 dni, godzin w tygodniu, 5 dni, a rynek krypto chodzi non-stop, bez przerwy. I największe spadki, DX Chain Token 17% w dół, Mindol 11%, Alcoin 9%, VeChain 8%, Educare 7% i pozostałe Ci również przewijam, żebyś mógł się tutaj zapoznać. Tak więc sesja dosyć taka standardowa, bym powiedział. Nic nadzwyczajnego się na rynku krypto nie dzieje. Dominacja Bitcoina 6,6, tak więc 66% i 0,6, tak więc Bitcoin cały czas nam dominuje i stopa zwrotu na Bitcoinie cały czas w tych horyzontach czasowych, które Ci tutaj zawsze prezentuję, jest dodatnia, czyli 30 dni 2,73, 60 dni 3,46, 120 dni 3,32 i 252 dni 4,07. Tak więc wszyscy ci, którzy zapakowali się w tych horyzontach czasowych w Bitcoina, są na plusie, a indeks strachu na dziś, na ten moment 28, tak więc delikatnie się nam przechyla ta szala w stronę strachu. Zobaczymy tak naprawdę, czy ten ride na Bitcoinie, taki spadkowy, będzie trwał do końca roku i czym tak naprawdę ten ride Świętego Mikołaja dla kryptowalut się zakończy. Myślę, że to będą bardzo ciekawe sytuacje, ale oczywiście czas to pokaże. I przechodzimy tradycyjnie do rynku giełdowego, tak więc te nagrania, które robię dla Ciebie, przeglądy tygodniowe, czyli gaming, wigbanki, OZE, tak więc zerknijmy, co się dzisiaj wydarzyło na tych spółkach. Jeżeli chodzi o gaming, to Movie Games urosło dzisiaj najmocniej, 6,5%, przebija Playway 5,36, FD Games 4,83, przy Playway
Playway'u. Warto dodać, że akcja już jedna Playway'a kosztuje 206,50 zł, tak więc naprawdę ciekawy poziom. Vivid 2.8, 11bit 2.31, TS Games 2.06. Przewijam, abyś mógł sobie zatrzymać i sobie zerknąć na te, które Cię interesują, a ja podaję skrajności. Falcon minus 26%, T-Bull minus 10%, Klabater minus 7%, Art Games minus 6,60%, 6,40%, Boombit. Tak więc to są te największe spadki, które w tym momencie są na warszawskim parkiecie. Za to w obrotach CD Projekt numerem 1, jak zawsze 54 miliony i dzisiaj zalicza delikatny spadek, blisko 0,2, 257 zł równe trzeba zapłacić dzisiaj za jedną akcję króla gamingu. Playway za to wygenerował 7 800 000 obrotu, tak więc bardzo zacny obrót. TS Games 2 600 000, 11bit 1 600 000, CA Games 618 000, tak więc jak widzisz, rynek gamingu jak najbardziej płynny, zacny jest. Big Banki na bankach, marazm, Santander 0,7 na plusie, 0,6 na BNP i ING. Największe spadki Getin 3,6, 3,2 Alior, PKO 3, Millennium 1,27 i pozostałe banki też nieznaczne, tak jak widzisz na czerwono. WIG Banki dzisiaj minus 1%, 6620 punktów, w obrotach numerem 1 PKO SA. Tak więc to, co się rzadko zdarza, czyli przekroczenie obrotami PKO SA nad PKO BP, 120 milionów kontra 70, tak więc znaczna różnica. Alior 14 milionów, Santander 12. To są te największe obroty dzisiaj na bankach. No i OZE. OZE, co nam dzisiaj zafundowało? Fluid na bardzo nieznacznym obrocie, ale blisko 14% do góry. 0,1 Cybaton 5% do góry. Columbus 2% do góry. Biomas 1%, 1 również ML System. Największe straty za to Photon 3%, 2,91 Sunex, Novavis 2,74, 2,57 Termo i PEP 1,5. W obrotach PEP 1,300 000, tak więc ciekawie, 0,1 Cybaton 643 tysiące i potem już mamy znacznie mniejsze obroty po 150 tysięcy, Novavis, Columbus, tak więc to są te obroty, które są dzisiaj na rynku OZE wygenerowane, a pamiętaj, że New Connect stoi właśnie gamingiem i branżą OZE, one tutaj te obroty na tym rynku generują. Jeżeli chodzi o największe dzisiaj wzrosty, to WIG Games, Energia, to są te indeksy, które po 1,3% w górę. Jeżeli chodzi o największe spadki na indeksach, to dzisiaj telekomunikacja traci 3,43%, WIG Paliwa 2,32%, WIG Odzież 1,67%, to są te największe spadki. Szukajmy WIG-u 20, a WIG 20 nam dzisiaj wykręcił wynik na poziomie, zerknijmy, jest, traci dzisiaj 1,5%, ponad 2089 punktów, tak więc idzie za rynkami oczywiście światowymi. Szkoda, że w kontekście negatywnym, a w pozytywnym jakoś niestety tego nie kontynuuje. Tak więc to jest ta bolączka. Jak rynki zagraniczne spadają, no to WIG20 też lubi spadać, ale jak rosną, to już niekoniecznie WIG20 rośnie. Jeżeli chodzi o kolejne indeksy, WIG40, 0,3 na minusie, 3787 punktów i oczywiście SWIG80, również traci 0,27, 11791 punktów na chwilę obecną. Tak więc tak wyglądają indeksy. Zerknijmy na ten największy, najbardziej płynny, czyli WIG20, ten, który tutaj jest w geście zainteresowania funduszy inwestorów zagranicznych dużego kapitału. PGE dzisiaj numerem 1, 2,41, Tauron 1,98, Santander i Dinopol jeszcze na delikatnych plusach, za to w skrajnościach spadkowych cyfrowy Polsat 4,15 traci, JSW 4%, Lotos 4,94%. Dziękuję Ci rynku, tak więc moja pozycja jest utrzymana. No i myślę, że mam już rekordzik, jeżeli chodzi o moją pozycję shortową na Lotosie. Play za to 3,82, szkoda. Alior 3,26, PKO 3%, PKN Orlen również dorzuca 2%, tak więc dziękujemy. Jeżeli chodzi o największe obroty, to PKO SA 120 milionów, PZU 97 milionów, PKO BP 70, PKN Orlen 58 i pozostałe spółki, tak jak widzisz, tak więc ta płynność na WIG-u 20 jest naprawdę spora. Jeżeli chodzi o MWIG 40, to co my tutaj mamy na MWIG-u 40? Playway 5,36 na plusie, numerem 1, 11bit 2,31, TS Games 2% do góry, Intercars 1,86, to są te największe topowe wzrosty dzisiaj na średnich spółkach, a za to największe traci Getin 3,61, Grupa Azoty 3,22, Famur 2,96, PKP Cargo 2,94, to są te największe spadki. Jeżeli chodzi o za to obroty, to tak jak widzisz, oczywiście dla inwestora indywidualnego zawsze jakiegoś ciekawego kąska znajdziesz na MWIG-u 40, który zadowoli Cię pod względem płynności,
Amrest 11 milionów 800, to jest numerem 1, Playway 7800, Eurocash 6100, Energa 5900, Millennium 4600. To są te największe obroty, jeżeli chodzi o MWIG 40. Jeżeli chodzi o małe spółki, czyli SWIG 80, tutaj Elemental numerem 1, 333, Intel Kraków E281, Vivid E28, Kogeneracja 265, Agora 249. To są te największe dzisiaj wzrosty na SWIG 80 i największe spadki. Elbudowa 844 traci, Baho Holding blisko 6%, Eco Export 447, ATM Group 3%. To są te największe spadki i jak widzisz w obrotach również zawsze odpowiednio zarządzając kapitałem i budując swój portfel można urozmaicić go o spółki z SWIG 80. Myślę, że coś ciekawego powinieneś znaleźć. Enter numerem 1 2 miliony 100, Auto Partner 1 milion 400, PEP 1 300, Azbis blisko bańka. Tak więc to jest to, co w chwili obecnej wydarzyło się na SWIG 80. Przechodzimy do indeksu wilków z Wall Street, tak więc szybkie zarobki, szybkie straty. Spółki groszowe wchodzą na ekran. CEWA 43% do góry, APS blisko 40%, SMS Credit 30%, Apollo 30%, Damfin 21% na 100 tysiącach, pięknie, Ark Royal 15,77%, Broadgate 15% do góry, tak więc no, naprawdę zacne wzrosty na New Connectie, jak zwykle dwucyfrowe, kilkuprocentowe przez jedną sesję, tak więc no, New Connect rządzi się oczywiście swoimi prawami, tak więc bądź tutaj ostrożny, odpowiednio dozuj swój kapitał, bo jak się zapakujesz pod korek w spółki niezbyt płynne, to będziesz miał potem problem skeszować te swoje kolosalne zyski, musisz o tym pamiętać. Największe straty: Falcon 26% w dół, Shar Fintech to są po 16-14% w dół, potem mamy Nowina, Cambridge po 11, Pylon 11 znów i pozostałe, tak jak widzisz, tak więc również te dwucyfrowe stopy zwrotu spadkowe są. F-Energii 10% na wyższym obrocie, Gener również 8 na 50 tysiącach, tak więc jak widzisz, no musisz przede wszystkim tutaj być ostrożny. No jak widzisz, posiadaczem już akcjonariuszem spółek notowanych na New Connectie możesz się stać dosłownie od groszy, tak więc najbardziej płynną dzisiaj spółką na New Connectie jest 01 Baton, tak więc OZE, SCPFL 414 tysięcy, Warsaw 215, Infoscan 188, tak więc to są te najbardziej płynne dzisiaj spółki na New Connectie. Jeżeli chodzi o WIG, tak więc indeks główny na koniec wjeżdża, tak więc w chwili obecnej, jak widzisz, na zakończenie Reinhold wystrzelił, ale zobaczymy, jak to oczywiście wygląda na podsumowaniu sesji, tak więc trochę statystyk, zanim przejdę do dalszego omówienia, zobaczmy, jak to się zakończyło. Jeżeli chodzi o obroty, 815 229 231 zł. Transakcji zawarto 82 093 sztuki. Tak więc jak widać, no bardzo ładne dzisiaj wzrosty na głównym parkiecie. I zobaczmy, niewielkie obroty, ale z większych obrotów warto zwrócić również uwagę na Ferrum, 28 tysięcy 7% do góry, Playway 5%, 7 milionów do góry, Arcus ładnie blisko 5% do góry, Mercor 3,50 czy Elemental 3,33, to są te na tych większych obrotach. I zobaczmy na kolejne skrajności, czyli największe spadki. Invistal na nieznacznym obrocie 11,90, na minusie Pozbud 11% w dół, potem mamy Medin Ergia 10%, Tibu 10%, PGO 9,80, Swissmed 9,60. Ciekawa spółka, zerknij na wykres, naprawdę robi wrażenie na Swissmedzie. Potem mam Elbudowa 8,44, Vistal 7,38, Orko grup na nieznacznym obrocie, tak więc to są te największe spadki dzisiaj na indeksie WIG i oczywiście tradycyjnie pokazuję Ci, jak to bardzo niepłynną giełdą jest polska giełda dla inwestora indywidualnego. Oczywiście to jest mit, spokojnie dobierzesz, stworzysz swój portfel, no chyba, że jesteś Reginem i milionerem, no to wtedy możesz mieć problem, ale prawdopodobnie i tak inwestujesz wtedy na rynkach zagranicznych, tak więc polska giełda pewnie jest Ci obca, ale dla zwykłego inwestora indywidualnego z normalnym portfelem jest jak najbardziej płynna i daje każdego dnia
fajne i ciekawe stopy zwrotu. Tak więc to wszystko w tym podsumowaniu. Czekam na Twoje info, wrzucaj je w komentarzu pod spodem, co tam ciekawego na parkiecie słychać na rynkach zagranicznych, na krypto, na co zwracasz uwagę. Mam nadzieję, że widziałeś mój ostatni materiał odnośnie przeglądów, jak również dywidenda wjechała grudniowa, tak więc też się dużo mówi o tym, że dywidenda to 2 miesiące w roku, a tak naprawdę znów główna prawda, bo na dywidendzie możesz zarobić cały rok, tak więc jak możesz podejść do tego bardzo konstruktywnie, stworzyć sobie portfel, który przynosi Ci dochód tak naprawdę niezmiennie z miesiąca na miesiąc, bo tych spółek jest naprawdę spora ilość i jeżeli tworzysz portfel bardzo długoterminowy, emerytalny i tak naprawdę nie dokonujesz praktycznie żadnych zmian albo ruchów znacznych na tych w pakiecie swoich akcji, to możesz naprawdę bardzo ciekawy portfel stworzyć, który będzie non-stop na siebie pracował i to nie pod kątem wyceny na giełdzie i wzrostu kursu, ale pod względem tego, że po prostu będziesz sukcesywnie z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień wręcz dostawał dywidendę płynącą ze spółek, które będziesz posiadał w portfelu. Tak więc mam nadzieję, że oczywiście ta tematyka jest Ci już znana, jeżeli nie, to zachęcam Cię do zapoznania się z tematyką i jak zwykle czekam na Twoje zdanie, Twoje informacje, to wszystko, z czym byś się chciał podzielić z widzami. Tak więc pozdrawiam Cię, trzymam kciuki za Twoje wyniki, oby ten grudzień był naprawdę ciekawy, żeby jak najwięcej pozytywnych emocji na nim się wydarzyło, żeby ten rajd Mikołaja był tutaj jak najbardziej na plusie dla Twojego portfela. Pozdrawiam Cię, na razie, hej.